złom dobry 5 lutego w sobotę wieczorem idę na puszki. Tą starszą fiestą chciałem rozpocząć, a tu stoi. Wziąłem sobie chwytak, tym razem worek parciany. Zajrzymy do pierwszego i do parku pokoju wchodzimy znowu. Zobaczymy, jak sytuacja tutaj. O. I potem pójdę inną trasą niż ostatnio, aby nie było tak samo. Nie pójdę na rynek, tylko pójdę gdzieś tam w okolice targowiska. Tam są takie kosze fajne, zielone. Zobaczymy, jak sytuacja. Czy było zbierane? O, nie było zbierane. Nie było zbierane, więc dokonujemy podjęcia pierwszego dzisiejszego wieczoru. Tym razem chwytakiem. O, pełne. Pełne. Postawimy do góry nogami. Drugie pełne. Chyba już nie mieli siły. Odpiszcie mi w komentarzach, czy to jest legalne, co ja robię. Czy to jest zgodne z prawem. Chodzenie wieczorem po parku i wyciąganie puszek z koszy aluminiowych. Moim zdaniem prawa nie łamie. A jakie jest wasze zdanie? Jakie jest wasze zdanie? Worek taki. Mam jeszcze foliowy zapasowy i chwytak. Zobaczymy, ile się nazbiera. Pauza. Tutaj też są, tylko że ukryte. Widzicie? Tatra. Tatra. I energetyk chyba jakiś. Już 4 puszki. Cyk. I cyk. Do czeluści. Tu też paśniczki są. Tu nie byłem ostatnio, bo właśnie z psami tutaj byli jacyś ludzie. Nie, że się psów bałem czy coś, ale nie chciałem im tu zaburzać pokoju. 4 puszki już mamy. Tu zajrzymy na żywo jeszcze, a potem połączę się z wami gdzieś z jakiegoś innego rejonu. Kuku, pusto. To może jeszcze jakiś kosz jeden zaliczymy, co? Oczywiście spacer ten robię z lenistwa czystego. Nie będę już takich tematów poruszał, wiecie, na temat pracy takiej czy innej, bo są to tematy w naszym kraju bardzo drażliwe, jak zauważyłem. A tutaj mamy paśniczek. A, pewni ludzie pojawili się u mnie na kanale w sekcji komentarzy. To się może zdarzyć, ale dlatego oni sobie tam piszą, ponieważ ja na to im zezwalam. Trochę dla własnej rozrywki, bo takie komentarze często wprawiają mi dobry nastrój po prostu. Okej, tutaj ja chwytak się przydaje, słabo. Dobry nastrój mi takie komentarze wprawiają. Lubię sobie poczytać. Ale takie, to są pewni ludzie, ludzie bez wychowania, nie? Podstawowego, podstawowych zasad wychowania takiego. Wchodzą do kogoś na kanał i się szaro gęszczą. Myślą, że wszystko im wolno. Tylko dlatego, że ja im pozwoliłem na to. Zachowują się jak słoń w porcelanie. No, cóż zrobić, no. Trzech było potomków Noego, kiedy wyszli z Arki po potopie. Byli to Sem. Jednym z nich był Sem. Drugim był Jafet. A trzecim był Ham. I to potomstwo Hama stąd się wzięło określenie chamstwo, prawda? I tak dalej. Od Hama, który wyszedł z Arki i zanieczyścił ponownie tą ziemię. Pauza. Chyba 10 wybiła. Coś się mi tak zdaje. O tak. Wiatr wieje, wiem, że to słyszycie. 10, czyli 22. Idziemy teraz inną trasą. Inną z tym Hamem, Semem i Jafetem. To chyba się tam pomyliłem, bo to nie było potomstwo, mi się wydaje, Noego. Ale to byli ci, którzy wyszli z Arki, tak czy owak. To sobie sprawdzicie sami, jeżeli będziecie ciekawi tej historii. Zachęcam do sprawdzenia.
i do ewentualnego mnie poprawienia. Dobrze, nie przynudzam, idziemy szukać puszek. Jest kolusia. Jest kolusia dla robusia. Jak już wspominałem wcześniej, na tamtym spacerku chyba czy kiedyś, że to nie jest cel mojego życia, jak wiecie o tym. To jest tylko pewien etap. A to się zmieni. To się zmieni. Pauza. Czy tu będzie coś ciekawego, zabudowego? Jest, jest dobrobyt. Bierzemy wszystko stalowe, aluminiowe. Powiem wam taką historię, moi drodzy. Kiedy zakończyłem karierę w transporcie w kwietniu zeszłego roku, nie potrafiłem chodzić. Po prostu nie potrafiłem chodzić. Uczyłem się chodzić na nowo, chodząc na spacery z psem i z żoną. Tak byłem zapuszczony. Potem się zajmowałem złomem, nie? Schudłem, kiedy zajmowałem się złomem. Biegałem po tych schodach do piwnicy ze złomem i z powrotem. I schudłem. Ale potem w sierpniu, zacząłem pracę, no. Ja tam nie byłem zatrudniony, tylko siedziałem w tym sklepie 4 miesiące. I brzuch mi urósł wielki. Ale teraz znowu jestem w ruchu, moi drodzy. Jest wielka zmiana, bo już chodzę po mieście po prostu, nie tylko na spacer z psem 500 metrów w jedną stronę, 500 w drugą, ale chodzę po mieście całkiem sprawnie, jak widać. Jest coraz lepiej z moją kondycją. Tutaj puste paśniczki. Ciekawe jak to na przystanku. A tu jeszcze jednego zobaczymy. Mam nadzieję, że was to nie nudzi. Postaram się, żeby nie był to taki długi odcinek. Troszkę tylko. Obiecałem wam spacer wieczorny, to jest. Żeby nie było, że zawodowy obiecał, a nie wypełnił. Nie spełnił obietnicy swej. No to hej. Jak skręcę w lewo tam zaraz, jak to auto jedzie w lewo, o. No to będzie tam niżej dworzec PKP. Tam może jakieś kosze będą i puszki. A obok dalej jest taki przebudowany dworzec autobusowy. Może tam będą. Zobaczymy jak ta sytuacja za chwilę. Za chwilę tam dojdziemy. Pauza. W Cieszynie jeszcze sporo takich starych śmietników jest, co jeszcze za komuny były. Takie metalowe właśnie. Od góry fajnie, można do nich kuknąć. A tu puszeczka obok leży. Na zawodowego. Dzięki. Dzięki. No chodź. Nie wstydź się. Jest. Nie było w kosu, ale była obok. No i tą fajną alejką oświetloną idziemy sobie w dół. Tam jest stacja i obok jest PKS. Zobaczymy jak tam sytuacja, tam gdzie stacja. Pauza. Jest stacja? Jest. Wejdziemy do środka, może się uda. A tam galeria Stella w oddali, oświetlona. A tu jest paśnik przed stacją. W takich paśnikach często właśnie podróżni zostawiają coś. Kubki takie są, wiecie jakie. Ciekawe czy można wejść? Nie, do 10:00 czy zamknięte. No i bardzo dobrze, obiekt monitorowany. To się nagrywa? Tak, tutaj ostatni raz byłem, kiedy Marcina odbierałem z Poznania, który przyjechał do mnie. Wiosną to było chyba. Byłem trochę wtedy chory. I tak szczerze mówiąc, to on bardziej chciał przyjechać do mnie. No i był, co można było zaobserwować na kanale u mnie. Był i fajnie było, powiem wam. Myślę sobie, że jeszcze Marcin przyjedzie do mnie, kiedy już nie będę chory i nie będę rozdrażniony. Będzie to taki bardziej przyjazd umówiony i uzgodniony. To Marcinie, zapraszam cię serdecznie. Znowu wiosną przyjedź do zawodowego. Pojedziemy, poszukamy. Zobaczymy co się wydarzy. Jest paśniczek, nawet dwa. A tu na paśniczku pusto. Pusto. Pozdrawiam, też chciałbym pozdrowić serdecznie. O, tutaj jest. Dobrze, że sobie chwytak wziąłem, nie muszę nurkować. Jest black, ale jest różowy. To jest ciekawe. Chciałem pozdrowić użytkownika, który tam odpisał pewnym ludziom na komentarz. Nie bał się. Postawił się.
o takim ciekawym niku Tesco Mate. Tesco Mate się pisze. Zajrzałem na jego kanał. Ma bardzo ciekawy kanał, powiem wam. Bardzo ciekawy. Nie wiem, czy to legalne będzie, jak tu zajrzę, czy nie. No, zobaczymy, że nas aresztują. Kuku. Pewnie są kamery, nie? O. Będzie na żywo, wyciąganie. Tesco Mate. Bardzo fajny kanał. Znaczy, zawartość ciekawa bardzo. I ten kanał będzie pod filmikiem umieszczony, link do niego. Pod filmikiem tym zawodowego. Gdzie puszki zabraliśmy? Nie wiem, czy przestępstwa dokonaliśmy. Tutaj też. O, są też puchy. Dwie, ale nie chcę mi się hałasować wieczorem, moi drodzy. Przyjedzie jakaś straż miejska albo ktoś. I będzie ofera. Ofera. Fajna stacja, co? Tu można przyjść, oddać te plastikowe, wiecie co? Ten nakrętki. A tam dworzec taki autobusowy, ten taki dalszy peron, widzicie? O tam. A może jakieś paśniki będą bogate. Zobaczymy. Jest bogactwo naturalne. Mianowicie aluminium. Ale tylko jedna puszka. Też black, tym razem niebieski. Jest wszystko tylko nie black. Dobra, jeszcze jedna się ukazała. Jest Pepsi, którą piją najlepsi, ale niech się wyleje. Dobra. Powiem wam, że fajnie być wieczornym puszkozbieraczem, kiedy wszyscy w domach przed monitorami, ekranami. Ruch, po pierwsze kondycja, po drugie zysk, po trzecie film się nagrywa. Będzie jakiś... Kluku. Będzie jakiś... odzew w komentarzach. Pewnie ludzie będą mogli się wykazać, popisać troszkę, wydać siebie troszeczkę goryczy pod moim adresem. Ja to rozumiem, ktoś ma życie takie, wiecie, jest tam chyba, takie życie, wiecie, jest rozgoryczony z jakiegoś powodu. Coś się mu nie udaje. Nikt go nie kocha. Albo coś takiego, tu też są, patrz, czekajcie, trzy. Dobre miejsce, ale pełne. Pełne, to może niech się wyleje. Jest ktoś rozgoryczony, tak? Komuś coś w życiu nie wychodzi za dobrze. No i próbuję, o, black zielony. Normalnie ten angielski język już zwariował. Zielony black, black to raczej czarny miałby być. Do kosza to wlejemy. No i potem wiecie, frustracje. Muszą gdzieś swoją wyłatować. Fajne miejsce, tutaj będę przychodził częściej o tej porze, może nawet jutro się wybiorę. Była butelka zwrotna z żubra, ale już mam tych butelek sporo. Pomyślę też o tych innych, którzy rano muszą coś znaleźć, żeby zaspokoić swoje pragnienie. No, tutaj szelest, tylko szelest. Obejdziemy na żywo, chyba będzie koniec filmu. No bo cóż tu dalej nagrywać. Fajna akumulacja, dobrze się tu wybrałem. Tu też tylko szelest. Mam nadzieję, że mnie nie aresztują, że dochodzę z tym workiem, z tym chwytakiem i że dokonuję czynności nielegalnych. Chyba legalnych, moim zdaniem. Oj, przepraszam, z powrotem. Mi się wydaje, że jest to całkiem legalne. Chociaż widziałem filmik, jak facet gdzieś tam w Kalifornii. Nawet pokazywałem ten filmik na moim kanale. Jeździł rowerem z przyczepką według plaży, wzdłuż plaży raczej. I tam były takie dwustrójtowe beczki, kokosze, nie? W środku worki foliowe. No i gość wyciągał puszki i dostał mandaty od policji, dwa za to, że mówili mu, że to jest własność miasta. Jak się już znajduje w koszu, to jest to już własność miasta. No i tam bluzgali fest w komentarzach ci Amerykanie. Dobra, może teraz pójdziemy w lewo. Tak, w lewo chciałem pójść tam w okolice targowiska. Tam są takie kosze właśnie starodawne, zielone. No i potem do domu. A tam jest Kaufland, a przed nim płynie Bobrówka. Pauza. Galeria Stella. Tak wygląda nocą. Moi drodzy. Idziemy. Idziemy dalej. Leżą puszki na ziemi.
a właściwie to jedna. Powiem wam, że super spacer i chyba taką tradycję sobie wprowadzę, że po mieście się przejdę, żeby właśnie schudnąć, żeby coś pogadać z moimi widzami. No i żeby parę puszek złapać, nie? I zobaczymy. Pozbieramy te puszki, zmagazynujemy. Zobaczymy, ile się uzbiera w tą czy w tamtą. Ciekawy jestem przystanku, czy na przystanku będą puchy. Pauza, bo ciemno. No i na przystanku jesteśmy. Są takie sprytne małe kosze. O, puste. Zajdziemy na drugi. Na drugą stronę ulicy. Jest drugi, a w nim pusto. Ha, może było zbierane. Dobra, w tył zwrot i na przymarsz. Tam idziemy. Przy takiej żabce to powinno być coś, nie? Zaraz przekonamy się. No a jak? Jest. Raz. Czy ziemi nasypali, czy co? Jest dwa. Wszystko jakieś niepodopijane. Jest trzy. Okej, okay, dawaj, chodź. Ten nie chce. Nie chce bez zawodowego już w ogóle. Dobra, idziemy. Pauzuchno. Przy targowisku kosz. Myślałem, że coś będzie i jest. Jest. Takie kosze mi się podobają, pootwierane z góry. Nie mają tych daszków. Dwie puszki. Jakieś obuwie. Obuwie, moi drodzy. Szukam puszek. Jest. Coś tam jeszcze, warka. Ja się nie znam na tych markach, nie? Bo ja tego piwa nie piję po prostu. Co tam mówi, że ja piwo reklamuję? Nie reklamuję piwa. Tylko ja zbieram puchy. Dobra, buty zostawimy na potrzebującego. To wymaga ingerencji ten kosz, więc muszę założyć rękawice i dokonać rozdarcia. O tak. Bo to są pieniądze. Tak naprawdę, tylko że w innej formie, nie? Monety aluminiowe, flamingowe. Tylko śpiesza chyba stalowe. Ale stalowe też są flamingowe. I znowu będę w filmie o flaminga. Pozdrawiam Cię, Arturze. O, właśnie z tego woreczka. Pauza. Ceny paliwa dla Was. 5,19 diesel, 5,16 benzynka. Ale mi się dobrze idzie, powiem Wam. Dwie noce temu wspominałem Wam o tym, że nie mogłem zasnąć, tylko się obracałem z boku na bok. Tak? Bo nie mogłem zasnąć i mówił mi głos wewnętrzny. Idź na puszki. No i potem byłem na innym spacerze puszkowym. Spałem jak zabity po nim. A po dzisiejszym też spodziewam się takiego zasypiania. Jak ktoś nie może spać, a wiem, że ktoś tam nie może, to proponuję przed spaniem dotlenić się. Do takiego busika to ja już nie wejdę. Nie. Nie wejdę do kurnika, ani do busika. Nie, dziękuję. Nie mówi się Leroy. Mówi się Leroy. Kiedyś byłem we Francji w takiej firmie. Podjechałem na załadunek czy rozładunek, nie pamiętam. Nazywało się to Leroy właśnie Logistics. Ja tam podjechałem, czy... Chyba tam spałem pod tą firmą, oni przyjechali rano, ja mówię do nich bonjour, czy to Leroy Logistic? Oni no Leroy, Leroy. Oni nie lubią języka angielskiego, bo to dla nich, wiecie, konkurencja. Kiedyś jechałem w nocy przez Francję i chciało się mi czegoś słodkiego, miętowego, podjechałem na taką stację przy głównej autostradzie, która była czynna całą dobę. No i tam było okienko małe tylko, nie? Gdzie sprzedawca był i poszedłem tam do niego, mówię bonsoir, czyli tam dobry wieczór, czy jakoś tam takie powitanie na wieczór. I po angielsku mówię, może chciałbym jakieś cukierki miętowe kupić. A on się do mnie odezwał, mów po francusku. I plecami się dobrze obrócił. I wiecie, że mnie nie sprzedał?
prawdziwy francuski patriota. O tak. Więc mówi się Leroy Merlin. Jest kolusia na robusia. Jest kolusia. Moja robusia. Dobra. Chciałem coś wam powiedzieć przy okazji tego włączenia się na wizję. Odnośnie jeszcze tych pewnych ludzi, którzy komentują, bo im pozwalam na to. Mój apel do moich normalnych komentujących, tych takich, którzy komentują od dawna moje filmy. Słuchajcie, docencie ich. Oni się tak bardzo starają. Nie mówię teraz tego ironicznie. Nie mówię tego, aby się nabijać czy coś takiego. Docencie ich. Oni naprawdę chcą być zauważeni. Chcą być docenieni. Bardzo się starają. Smarują te komentarze. Zawodowego oczerniają. Są sfrustrowani. Po prostu trzeba ich docenić. Może szef nigdy nie powiedział im nic dobrego. Harowali może. Premii nie dostali. Docencie ich. Napiszcie im coś miłego. O, znowu kola. Kolusia dla robusia. W naszym kraju nie ma takiego zwyczaju, wiecie, powiedzieć pracownikowi, że dobrze wykonałeś robotę, jesteś super pracownikiem, jestem z ciebie dumny. Ja tego nie słyszałem nigdy, może tylko raz podczas mojej kariery. Nie ma takiego zwyczaju w Polsce, żeby pracownika docenić, nawet słownie. Tylko się każdy krzywi i pokazuje, że jest ważniejszy od drugiego. Więc docencie ich, moi drodzy. O, chyba jest stalówka. Bierę ją. I nie mówię tego złośliwie wcale. Po prostu napiszcie im to, coś fajnego. Jakieś pozdrowienia od zawodowego, wiecie. Oni chcą być zauważeni. Widać po tych, wiecie, po o, Tiger. Tiger i jeszcze jakieś jedno. Chcą być zauważeni, chcą być docenieni. Jest to w nich, ja wiem, że to w nich jest. W tych ludziach, w pewnych ludziach, którzy piszą mi tam bluzgi na kanale. Docencie ich naprawdę. Napiszcie im coś fajnego, nie wiem, miłego dnia, miłego weekendu, coś takiego. Teraz idziemy tam, o tam, tam i do domu. Aha, jeszcze muszę dokończyć wątek, no. Powiedzcie im naprawdę. Potraktujcie ich, może ich nikt nie traktował po ludzku nigdy. Dlatego potem oni są tacy, jacy są. Także mój apel do was wszystkich, do Fabiego, do pozostałych tam, do Zbigniewa, Fedeniaka i tak dalej. No co, napiszcie coś fajnego, naprawdę. Juhu. A to nie. Błyszczało się tylko. Napiszcie coś fajnego. Naprawdę, dobre słowo zwiększa człowieka. Także wiecie. Co tam się dzieje? Także ten. Moi drodzy, nie przedłużając, mój apel do was, no, żebyście tych ludzi, pewnych ludzi, którzy się pojawili i pragną być zauważeni, zauważcie ich. Dajcie im jakąś dobrą notę od siebie. Pauzuchna. Teraz będzie karkołomna operacja wyciągania chwytawkiem. Nawet są trzy, bo myślałem, że są tylko dwie. Raz. Oj, chwytaku, chwytaku. Dwa. Chyba będzie więcej niż trzy. Trzy. Och, jak głęboko weszłaś, koleżanko. Dobra, chyba zostawię, bo ostatnio chwytak połamałem z chytrości. A nie, miała być operacja, to jest operacja. Spółdzielnia niewidomych precyzja. Idziemy. Idziemy dalej. Zadacie może pytanie, czemu nie blokujesz ich zawodowy? Tych pewnych ludzi. Ja to robię celowo, moi drodzy. Tam jednego zablokowałem, ale zostawiłem resztę, ponieważ ćwiczę moją psychikę pod przyszłą publikę. O tak. Czekają mnie wystąpienia publiczne.
dla coraz szerszej publiczności, moi drodzy. Będę się angażował właśnie w biznes LR, marketing sieciowy. Jak każda droga na szczyt jest pod górkę, tak i moja droga na szczyt jest pod górkę. Ćwiczę moją psychikę po prostu. Ćwiczę moją cierpliwość. Wiem, że 80% razy usłyszę nie, zamiast tak. Różne obiekcje i tak dalej. A czemu pani pójdzie do normalnej pracy na przykład? I tak dalej. Wspominałem wam o jednym takim, o tamtym kanale, moim drugim. Wspominałem o takim Niemcu imieniem, nazwiskiem Holger Kunat. On zaczynał w LR-ze na początku, jak powstała firma. Zaczynał, jeździł rowerem do kolegów z towarem, z produktami. No i ulicę mu tam mówili: Holger, to nie jest normalna praca, zostaw to. No i Holger, żeby tego nie słuchać, wyprowadził się 200 km od swoich rodziców, na taką odległość, żeby się nie chciało im przyjeżdżać za często. No i opowiada swoją historię. Właśnie mówił, że to mu pomogło bardzo, kiedy się oddzielił od takich głosów. Dzisiaj jest milionerem. Wykupił kilka działek gdzieś tam w Niemczech, w jakimś miasteczku, aby móc zbudować wielki dom z basenem, o którym marzył. No i ma go. Ja tam nie chcę, nie mam aż takich ambicji, ale domek z garażem gdzieś w ustronnym miejscu i żyć wygodnie na starość. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Można, tylko trzeba chcieć. No i dlatego ja ćwiczę moją psychikę, moi drodzy, po prostu. Takie komentarze są mi potrzebne, bo w przyszłości będę na podobne obiekcje odpowiadał. Tu i tam, tu i tam. Jak już wspominałem, nie jestem pracownikiem. Jestem bojownikiem. Sorry, że ciemno, ale o tej porze jest zawsze ciemno. Już jest koło 23 chyba. Dobra, zmierzam do chałupy powoli. Pauza. I ponownie żegnam się z wami tymi pasami. Mówiłem ostatnio, że to jest przejście do innego wymiaru. To był tylko taki żart. Nie ma to żadnego głębszego znaczenia. Nie, nie. To był taki żart. I ostatni paśnik. Kuku, panie paśniku. Nic tam żadnych nie ma wyników. Film nazwiemy. Ten film nazwiemy. O, położę sobie chwytak na paśniku. Dobrze wyjść z chałupy i pozbierać łupy. Lub coś takiego. Dobra, kończę. Filmik rzucę jutro przy porannej kawie. Miejcie się dobrze. Wszystkiego dobrego. Miłej niedzieli. Odpoczywajcie. Uśmiechajcie się. Zarabiajcie. A czy w niedzielę może nie. W niedzielę nie musicie zarabiać. W niedzielę odpoczywajcie. Ja, jak widać, zarobiłem w sobotę wieczorem. No, takie mniejsze pół worka. Wiem, że są równe połowy. Nie ma mniejszych, większych. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że was nie nudziłem. Tych spacerów nie będę nagrywał więcej, bo one będą chyba codziennie. Bo skoro jest dochód, no to trzeba robić, nie? Godzinka przed spaniem. Dla zdrowotności, dla dochodów i dla filmu. Ale filmów nie będę nagrywał za każdym razem, tak jak powiedziałem. Raz na jakiś czas. Wszystkiego dobrego, do następnego.